Protestancki teolog i pastor Cyrus Ignerson Schofield mówił o obszarze, w którym swe życie toczy wiara, a William Blake oświadczył, że człowiek wraz z sobą sprowadza na ten świat wszystko, co miał lub może mieć. Człowiek rodzi się będąc ogrodem już w pełni obsianym i wyhodowanym. Ten świat zbyt biedny jest, by wytworzyć choćby jedno ziarno. Adnotacje do Reynolds'a. Ja również powiadam wam, że Jezus jest waszą cudowną ludzką wyobraźnią i że nigdy nie było żadnego innego Jezusa. I żadnego innego też nie będzie. Słowa Jezus i Jehowa oznaczają to samo. Jezus jest Bogiem, a Bóg stał się taki jak wy, abyście i wy mogli stać się tym, kim On jest. Wszystko znajduje się w Was, ponieważ Jezus jest w Was. Tu jest pogrzebany i stąd z martwych wstaje. Możecie myśleć, że Pawłowi chodziło o kogoś, kto jest gdzieś na zewnątrz, gdy mówił: Słyszałem o Twojej wierze w Chrystusie Jezusie, ale tak nie było. Przyjmek WY wyznacza obszar sfery, w której żyje wiara. I nie dotyczy to zewnętrznego obiektu wiary. Jeśli wszystko jest w Was, to możecie spytać, czemu jesteście tu w tym świecie smutku, cierpienia i śmierci? A ja powiem Wam, jesteście tu, bo macie ku temu cel. W tym świecie król może nadać wysoki tytuł każdemu, ale nie może tym dopasować tego kogoś do najwyższego urzędu, do którego go przypisuje. A Bóg nie tylko potrafi obdarzyć honorem, ale także przygotować wyznaczoną jednostkę do pełnienia tychże obowiązków. Jesteście tu, ponieważ wy jesteście przygotowywani. Wszystkich nas wiąże to samo przeznaczenie tu w tej bajecznej sztuce. Zyskiem jest całkowicie inny świat, wyższy poziom, związany ze wszystkim tym, o czym człowiek mógłby tylko pomyśleć. Bo jest tak, że nie moglibyście wyobrazić sobie tego wyższego stopnia, zanim byście go nie doświadczyli. Dlatego, gdy Paweł mówił nam o tym, że słyszał o naszej wierze w Chrystusie Jezusie, to miejcie na uwadze to, że on ani przez chwilę nie miał tu na myśli jakiejś zewnętrznej istoty, w którą miałoby się jakoby wierzyć. Nie chodzi tu o żaden obiekt wiary, tylko o sferę. A gdy zostaniecie przygotowani, to będziecie przyciągnięci automatycznie, jak przez magnes do tej sfery. To wszystko znajduje się w was. I gdy się przebudzacie, to jesteście nim. Zostaniecie wciągnięci w tą sferę, gdy jesteście już przygotowani na to, by otrzymać ten najwyższy tytuł. A najwyższym tytułem jest to, że Bóg oddaje Wam siebie. Bóg staje się taki, jak ja jestem, ze wszystkimi moimi słabościami i ograniczeniami, a potem przedziera się wraz ze mną przez wszystkie te straszności i cierpienia z tego świata, aż zostaje przygotowany do otrzymania najwyższego odznaczenia i wciągnięty w tamtą sferę. Potem to eksploduje we mnie, niczym ogród w pełni obsiany i już wyhodowany. Wszystko, co było we mnie zasiane, po prostu przebudza się we mnie i ja jestem nim. To prawda o każdej istocie z tego świata ale każdy z nas ma swoją własną odrębną rolę do odegrania w Bożym ciele. On wtedy nam to powie, użyje słów, krótkiej frazy, że już to otrzymaliśmy, albo że zostaliśmy przygotowani. To naprawdę jest tą rolą, to, że jest ona wiecznym stanem i wy weszliście w tę rolę, a będąc w niej musicie zostać przygotowani do otrzymania tamtej wiecznej formy, która jest w Was. A podczas bycia przygotowywanymi, możecie zapytać: Czemu ktoś urodził się jako osoba niewidoma? Cóż, niektóre szkoły powiedzą wam, że to dlatego, że on wydłubywał oczy innym. A to wcale tak nie jest. W takim razie, czemu urodziłem się głuchy? Czemu mam jakieś upośledzenie? Czemu urodziłem się taki słaby, taki biedny? Posłuchajcie tego fragmentu pisma, gdzie zapytano go: Czy on urodził się ślepy, dlatego, że sam zgrzeszył, czy dlatego, że zgrzeszyli jego rodzice? I on odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, by dzieło Boże mogło się w nim objawić. Ewangelia Jana. Ja umieszczam się w danej roli, by przygotować się na odebranie tego najwyższego zaszczytu, jakim jest wieczne ciało Boga. A wiecznym ciałem Boga jest wasza własna, cudowna ludzka wyobraźnia, ponieważ ona jest wieczna. Jak mówił Blake, wieczne ciało człowieka jest wyobraźnią i to jest sam Bóg. A w piśmie powiedziano nam też, że Bóg jest miłością, a także że jest życiem człowieka. No to skoro Bóg jest życiem człowieka, jest miłością, zatem życie człowieka jest miłością i wszystko, co kocha w tym świecie, jest wieczne, nieważne co to jest. Bo kto nie kochałby w tym świecie? Kobieta sprowadzając dziecko na ten świat może po jakimś czasie być zawiedziona, ale w momencie jego narodzin jest w nim zakochana i poświęca się na rzecz tego dziecka. Tym jest miłość. Ta kobieta wyraża sobą miłość, która jest wieczna. Tak samo mężczyzna, który patrzy na to dziecko, czując z nim więź, i przez niego przepływa uczucie i emocje, i on również wyraża miłość. On jest wieczny, ponieważ Bóg jest miłością, a miłość jest życiem człowieka. Wszystko, co kocha, jest wieczne. Możecie to powtórzyć każdemu na tym świecie. Nasi naukowcy mówią, że człowiek jest zdolny do miłości, ale zwierzęta czy też rośliny nie że to tylko instynkt. Oni nie wiedzą, o czym mówią. Nie mają pojęcia o tym, czym jest ta uniwersalna miłość. Kiedyś szliśmy wraz z żoną i córką po plaży na Barbados i towarzyszyło nam dwóch chłopców. I oni przewrócili jakiś wielki kamień. Normalna sprawa, chłopcy tak robią. I okazało się, że był tam mały krap. Nie wiem, czy był to wtedy tata krab, czy mama krab, ale większy krab przybiegł i zatrzymał, wpatrując się w nas. Powiedziałem, by chłopcy byli cicho i nie ruszali się. Wtedy ten drugi krab zbliżył się i wyciągnął tego mniejszego, który był pod kamieniem. Chwycił go przyciskając do siebie i uciekł z nim jak szalony, ukrywając się przed nami. I czy to nie było uczucie? Czy to nie była miłość? To był jedynie instynkt? To małe zwierzątko, ten skorupiak nie mógłby wyrazić miłości. To właśnie była miłość. Bóg wszystko uczynił z miłości. Nie stworzyłbyś czegoś, czego byś nie miłował. Księga mądrości. Ten mały krab został stworzony przez Boga, a Bóg jest miłością. I ja widziałem, jak miłość wyraża się przez tego kraba. Dlatego też ten krap jest wieczny, bo wszystko, co potrafi kochać jest wieczne. Człowiek jednak, zresztą ja również, został wyszkolony, aby wierzyć w zewnętrznego Boga. W takiej wierze zostałem wychowany jako chrześcijanin i ciągle uważam siebie za chrześcijanina. Jednak gdy wypowiadam te słowa, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, to nie oznacza to, że wierzę w jakiś zewnętrzny obiekt. Nie chodzi tu o jakiś obiekt mojej wiary, ten sam przyjmek wy, pokazuje mi to, że znajduje się to w tej sferze. Nie jest to obiekt mojej wiary, ale miejsce, gdzie żyje wiara. Pewnego dnia, w 1959 roku, przygotowując się do tej roli, którą grałem w tej mojej długiej, długiej podróży, zostałem magnetycznie wciągnięty w tamtą sferę. Wtedy wszystko, co zostało we mnie posadzone, wyrosło. I spektakl Chrystusa rozwinął się we mnie, obsadzając mnie w głównej roli, którą on sam mi powierzył. On przygotowywał sam siebie w istocie, którą wy zwiecie Neville. Cierpiąc wraz ze mną, dopóki praca, która została wyznaczona mi do zrobienia, nie zostanie ukończona. Gdy przygotowanie do objęcia tego najwyższego urzędu zakończy się i będę już gotowy, wtedy go otrzymam. A co to za urząd? Co to za zaszczyt? To jest to, że Bóg oddaje mi siebie. Wszystko, co powiedziano, o nim odsłania się wówczas we mnie. I ja wiem, że ta prawda dotyczy każdego dziecka narodzonego z kobiety na tym świecie. Jednak tym zaprogramowanym, tak jak jakim nie zaprogramowano, trudno jest stanąć na własnych nogach, zanim nie nadejdzie ich czas. Oni muszą przechodzić przez ten cały młyn i cierpieć. A kto cierpi wtedy wraz z nimi? Ten, kto obdarowuje ich tym najwyższym odznaczeniem. Obdarowując, Bóg także czyni nas kompetentnymi, by móc dzierżyć to miano i móc dodać swoją część jako siebie samego do ciała Bożego. Każdy tutaj gra rolę, jaką ma grać, i wy gracie to w określonym celu. Jeśli wasze dziecko jest umysłowo opóźnione, to ani przez sekundę nie myślicie sobie, że wy mieliście z tym coś wspólnego. Tak, naukowcy powiedzą wam, że może zrobiliście coś nie tak, a inni też mogą to potwierdzić. Ale wy nie zrobiliście niczego złego. Ten ktoś jest przygotowywany na otrzymanie wielkiego zaszczytu i musi przejść przez wszystko na tym świecie. Gdy odegra te wszystkie role i udoskonali się, to dar, jakim pierwotnie został obdarowany, nagle wyłoni się w nim i wtedy on będzie tym, który dał mu ten dar. On jest wówczas Bogiem, bowiem na końcu nie ma nic poza Bogiem. Gdy Blake czynił swoje oświadczenia i mieli go za szaleńca, to wyjaśniał, że są takie stany dla wizjonera, w których uznawany będzie zawsze za szaleńca. Co też zgodne jest z waszą definicją wizjonera, bo twierdzicie, że jestem szalony, jako że doświadczyłem tego, czego wy jeszcze nie doświadczyliście, ale was też to czeka. Każdy na tym świecie tego doświadczy. Jaką część w ciele Bożym będziecie odgrywać, tego nie wiem, ale wiem, że jaka by ona nie była, będzie doskonała. To wszystko zostało uczynione zanim jeszcze ten świat powstał. Powiedziano nam, że on obsadził te wszystkie role na zasadzie losowania. W Księdze Jozuego, w rozdziałach od 14 do 19 opisane są przydziały ziemi Izraela, jaka miała zostać rozdysponowana pomiędzy plemiona. Ale chodzi tu o przydział ról, a nie otrzymywanie jakiegoś połacia gruntu. Opisano tu wpierw przydziały dla dwunastu pokoleń Izraela, a potem te losowania odbywają się jeszcze bardziej szczegółowo dla indywidualnych rodów i członków tych rodów. By pokazać tym, którzy potępiają jakiś aspekt tego świata, on dał Kalebowi część tego, co dał plemieniu Judy. Juda wymieniony jest w rodowodzie Jezusa, jest jednym z tych, którym wszystko zostało ukazane. I kalebowi on dał część tego, czym obdarował plemię Judy. A słowo kaleb z definicji oznacza psa, ale na zasadzie eufemizmu, przez odniesienie do skowytu, to samo słowo oznacza także osobę homoseksualną, a właściwie męską prostytutkę. On dał mu to, co tkwi w samym sercu tego, w czwartym synu Jakuba, dał mu wieczność. On dał mu wieczną rolę Boga, wprost w tym. I on to daje każdemu, tak jak czytacie o tym w tamtych rozdziałach Księgi Jozłego, tak jak Kalebowi, któremu dał część tego, co należało do plemienia Judy. On usprawiedliwia wszystko, co ktoś mógł uczynić w tym świecie. Ci, którzy siadają i osądzają, że z kimś jest coś nie tak, że ma deficyt w hormonach, czy w tym, czy w tamtym i tego typu nonsensy. To oni nie mają pojęcia o piśmie. Oni nie rozumieją, co tak naprawdę odbywa się w głębi ludzkiej duszy. A to wszystko wydarza się w nas, dlatego że nie ma żadnej rzeczy, którą trzeba by potępić, bowiem On nie uczyniłby niczego złego, czego by nie ukochał. A On jest miłością. Ja to wiem z doświadczenia. To, że Bóg jest nieskończoną miłością wieczną miłością. Ja stałem przed jego obliczem i on, nieskończona istota, objął mnie włączając w swe ciało. Stałem się jednością z ciałem miłości. I wiem, że Bóg jest miłością. Lecz oni nie powiedzieliby, że krab kocha. Oni nazywają to rzeczą. Cóż, ale jeśli rzecz kocha. To jest wieczne. Ponieważ Bóg jest miłością, a Bóg jest wieczny i Bóg jest nieskończony. Wszystko, co Bóg uczynił na tym świecie, to też Bóg ukochał i dlatego jest to wieczne. Ten świat, w jakim się znajdujemy, jest, jak powiedział Blake, zbyt biedny na to, by wytworzyć choćby jedno ziarno. A człowiek rodzi się, będąc ogrodem już w pełni obsianym i wyhodowanym. My sprowadzamy ze sobą wszystko, co mieliśmy, czy też co kiedykolwiek mieć będziemy, to wszystko, co jest w nas. Dlaczego ja nie odgrywam roli matematyka? Ona jest tu, ale nie przypisano mi tej roli. On z kolei nie odgrywa roli mistyka, nie otrzymał jej. On może też potępiać tę rolę. W porządku. Pozwólcie, by potępił rolę mistyka. To jest w nim. Ale jest uśpione. Nie jest to tą rolą, którą musi odegrać w tym świecie. Odcinając się od konkretnej roli w tej sztuce, możecie doskonale odegrać tamtą swoją, ale na końcu wszyscy zostaną włączeni w jedno ciało zmartwychwstałego Pana. Nie wiem, jakie role będziemy odgrywać. Wiem z doświadczenia, gdzie ja wszedłem, gdzie ponownie wszedłem czyli do Królestwa Nieba, bo my wszyscy Wyszliśmy właśnie z niego. Stamtąd zeszliśmy do podziału, a teraz powracamy do jedności. Mogę Wam dokładnie powiedzieć, dokąd wszedłem, gdy się uniosłem, jak syn człowieczy, wstępując do królestwa nieba. A co to znaczy? Tego nie wie nikt, zanim my wszyscy nie dostąpimy. Tego zbierając się w to. Ja będę to wiedział, gdy zostawię już to ciało. Wy też będziecie to wiedzieć, gdy po raz ostatni zrzucicie te ciała. Wtedy to będziemy braćmi, braćmi w miłości. Idź i powiedz braciom moim, że wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, do mojego Boga i ich Boga. Ewangelia Jana. My wszyscy jesteśmy braćmi w Królestwie Nieba. Każdy jest Bogiem, bowiem jest tylko Bóg. Nie ma w tym świecie nic poza Bogiem. Dlatego niech nikt nie mówi wam, że wy jesteście jakąś małą, nic nieznaczącą rzeczą. Tylko dlatego, że gracie jakąś małą rolę. Jezus jest w was. Inaczej nie moglibyście nawet oddychać, bowiem Jezus jest życiem świata. Słowo Jezus i Jehowa dotyczą tego samego. Prawdziwą definicją imienia Jezus jest Ja jestem i takie jest imię Boga. Żaden człowiek nie mógłby nawet oddychać, gdyby nie był świadomy tego, że istnieje. Nawet idiota wie, że jest. Ktoś może nie wiedzieć, gdzie jest, czy kim jest, ale wie, że jest, ponieważ Jezus Chrystus jest w nim. Tym jest Pan. Księdze objawienia czytać nie o Panu, który jest Chrystusem, tylko o Panu i jego Chrystusie. Słowo Chrystus oznacza po prostu pomazanie. Z hebrajskiego to jest Mesjasz, ale nasz angielski odpowiednik to Chrystus. Ale Chrystus i Mesjasz znaczą to samo. Oznaczają pomazańca, a pomazańcem w piśmie jest Dawid. Wstań i namaź go, bo to jest ten. Pierwsza księga Samuela. Dawida, sługę mego, namaściłem świętym olejem. Księga Psalmów. W tym samym psalmie nazywany jest też Pierworodnym wśród umarłych. On jest Pierworodnym. W takim razie czym On jest? Mówię Wam, że On jest stanem wynikowym. To pojawia się jako rezultat całych Waszych przygotowań odnośnie otrzymania tego najwyższego zaszczytu, którym to jest sam Bóg. On daje Wam samego siebie. Dawid pojawia się jako rezultat odegrania przez was wszystkich tych ról, które odgrywaliście. Gdy odegracie ostatnią, która przygotuje was do otrzymania tego wielkiego daru, wtedy Dawid pojawi się jako ten stan wynikowy. I kim dla was będzie Dawid? On będzie waszym synem. A kto jest ojcem Dawida? Bóg. Czyli kim wy wtedy jesteście? Bogiem. Jesteś mym synem, dziś ja Ciebie zrodziłem. Tak powiedział Pan do Dawida. W Biblii napisano, że powiedział tu do Chrystusa, bo tym jest Chrystus. Chrystus oznacza Mesjasza namaszczonego, a namaszczonym był Dawid. I oto mamy tego, do którego mówił mój królu. Człowiek ustanowił królem Saula, a Bóg odrzucił go i królem uczynił Dawida. Wywyższę go wśród ziemskich królów, Księga Psalmów. Gdy Bóg w człowieku odegra wszystkie role, to końcowym rezultatem tych wszystkich ról jest Dawid, gdy złączycie wszystkie te role, które kiedykolwiek odegraliście i salicie je w jedną postać, która wam się ukaże, to ujrzycie Dawida. Nie będą targać wami żadne wątpliwości, gdy go napotkacie. On będzie końcowym rezultatem i wtedy dokładnie będziecie wiedzieć kim wy jesteście. Będziecie wiedzieć także, że każdy w tym świecie, także ci, których moglibyście nie lubić, to im również przeznaczony jest ten stan i rezultat, którym będzie wasz syn. To będzie ten sam syn, dlatego ten ktoś, kogo nie lubicie i wy sami jesteście jednością. Nie ma na tym świecie kogoś, kto byłby obcym. Nikt nie jest kimś innym niż wy sami i każdy dociera do tego punktu, gdzie jest Bogiem Ojcem. Ojciec zaś jest Ojcem tylko wtedy, gdy ma syna i ten syn staje przed nim i wtedy będzie wiedział, że ten syn to Dawid. Wy przychodzicie na ten świat nie jako jakiś biedny, mały chłopiec. Wy wchodzicie w rolę takiego chłopca, tak jak ja. Bo ja byłem bardzo biedny jako dziecko. Ja i moje dziewięcioro rodzeństwa. Nie mieliśmy pieniędzy ani znajomości. Żadnych chodów, nic. Po prostu nic. A jednak ta mała rodzina postępowała zgodnie z planem. Na naszej wyspie, na Barbados. Był taki czarnoskóry człowiek, nazywaliśmy go prorokiem, prorok Jordan, i on powiedział o mnie, że należy do pana, żeby nie próbowano ze mnie zrobić biznesmena, lekarza czy dentysty, nikogo takiego, bo ja należę do pana i Bóg dał mi pracę do wykonania. Innym moim braciom też powiedział, kim będą, i to się sprawdziło. Jednemu powiedział, że będzie odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. A drugiemu, że zostanie uznanym lekarzem. Ale ja, według niego, miałem wypełnić słowo Boże. I właśnie to zrobiłem. Nie wiedziałem wtedy, o czym on dokładnie mówi. Wiedziałem tylko, że on był wtedy bardzo stary. Wtedy, gdy wiktor powiedział mi o tym, co on o mnie mówił, inna osoba, pewna pani, także otworzyła się przede mną i wyprorokowała, co będę robił. Ona ujrzała to w swej wizji. Każdy ma wzór do wypełnienia na tym świecie. Możecie nie wiedzieć, jaki on ma być. Czasami jest to właściwe, że nie wiemy, bo gdybym znał w jakimś konkretnym momencie to, do czego zostałem przeznaczony, to mógłbym się wahać na tej ścieżce, ale to jest przed nami ukrywane, dzięki czemu będziemy mogli zostać właściwie przygotowani do objęcia tego najwyższego stanowiska, a otrzymujemy wówczas Boga. Człowiek ma trudności z tym, by uwierzyć, że przeznaczone jest mu być Bogiem, i myśli, że ta idea jest bluźnierstwem, a nawet szczytem bluźnierstwa. Słyszałem, jak ci biskupi i inni ludzie z najwyższych władz Kościoła mówią o tym, że szaleńcami są ci, którzy wierzą, że Bóg jest w nich. Słyszałem, jak to mówią, i zastanawia mnie to, jak w ogóle mogą coś takiego wygłaszać. Oni nic nie wiedzą. Gdy to mi się przydarzyło, to zostałem wciągnięty do tej sfery we mnie, w której ukazały mi się duchowe doświadczenia będące odsłaniającym się planem. Widziałem ich, będąc wciąż w tym samym stanie umysłu, po otrzymaniu tego zaszczytu, i zastanawiam się, czy to właśnie nie jest dokładnie tym, co w piśmie określono jako to, że ślepcy prowadzą ślepców. Tak właśnie jest, bo oni tacy są. Ślepcami. To są ślepcy w tych ich sukniach. Myślą sobie, że tak ubiera się Bóg, a Bóg przeobleczony jest w miłość. Te stroje, które sami dla siebie zrobili, nie mają z tym nic wspólnego. Nieważne, czy one są fioletowe czy czerwone, tak samo jak te ich sygnety. No fajnie, że chcą sobie nosić takie suknie, tak się ubierać, czy tańczyć jak baletnicy. Okej, okay, niech tak będzie, ale nie zyskają tym uznania w oczach Boga. Bóg nie widzi zewnętrznego człowieka, on dostrzega tylko serca. I gdy to serce zostaje przygotowane, wtedy ten ktoś zostaje wciągnięty w sferę duchowego doświadczenia. Powraca tam, znając wiarę, o której wspomina Biblia, bowiem to tam wiara jest żywa. Gdy stamtąd wracam, to jeśli stanę przed tymi mądrymi ludźmi z tego świata, to zachowam się jak Galileusz. Jeśli będą mnie torturować i będę przechodzić gechenne, to zrobię tak jak Galileusz i powiem, że to oni mają rację. Zmuszą mnie do tego, jakiego zmuszono. Ale on w głębi serca wiedział, że to on ma rację, a oni są głupcami. Dzisiaj wiemy, że Księżyc okrąża Ziemię, a Ziemia Słońce. Wiemy to teraz. W czasach, gdy żył Galileusz, to wyszło od papieża i ci kardynałowie zmusili go, aby publicznie przyznał, że się mylił i że to oni mieli rację. Teraz jednak wiemy, że to oni się mylili, a rację miał on. Jednakże oni dalej tak robią. Jako ślepcy nakazują innym, by potwierdzali ich hipotetyczną własną mądrość. A oni w ogóle nie mają mądrości. To są ludzie bez wizji, ludzie, którzy nie doświadczyli słowa Bożego. Gdybyście mnie poddawali dziś fizycznym torturom, to również przyznałbym, że się mylę, że wszystkie moje doświadczenia to były jakieś halucynacje. Ale w moim sercu miałbym to przekonanie, że jeśli to miały być halucynacje, to wy również jesteście halucynacją. Wy tutaj przede mną nie jesteście bardziej prawdziwi, jak tamte moje doświadczenia, które teraz potępiacie. Ja nie mógłbym zaprzeczyć temu bardziej niż czemukolwiek, co jest nawet najmniejszym dowodem moich zmysłów. Widzę to wszystko tutaj. Nie mogę zaprzeczyć, że to tu jest. Za godzinę to stanie się jedynie obrazem z pamięci, ale teraz to jest obiektywny fakt. Nie mogę temu zaprzeczyć. Nie mogę zaprzeczyć tamtym doświadczeniom, które miałem, jako to, co było zgodne z pismem. Wszystko, co powiedziano o nim, o głównym bohaterze, tego ja sam doświadczyłem. Wiem też, że każdy tego doświadczy, ale aby do tego doszło, to musi wpierw zostać przygotowany. To nie jest coś, co po prostu mogłoby być Wam dane, a Wy byście tego rzeczywiście nie doświadczyli. To jest coś, czym zostajecie obdarowywani. A gdy zostajecie tym obdarowywani, to zostaliście przygotowani do otrzymania tegoż. W naszym kraju był taki ambasador, który gdy został zapytany o kraj, w jakim ma pracować, to nawet nie wiedział, gdzie on znajduje się na mapie. Tak samo nie znał osoby, która stoi na czele tamtejszego rządu, ale to jego wyznaczono na ambasadora w tamtym kraju. On jako mający pieniądze przyłożył się hojnie dla rozwoju kampanii i dzięki temu otrzymał ten zaszczytny tytuł ambasadora. Dostał tę funkcję, ale kompletnie nie nadawał się na to stanowisko. Jednakże, gdy Bóg daje nam urząd, to znaczy to tym samym, że otrzymaliśmy wszelkie niezbędne kwalifikacje, by go pełnić. On naprawdę przeprowadza nas przez udrękę. Każdego. A potem wydostajecie się z tego jako ci, którzy są wykwalifikowani. To też przeczytamy w pierwszym liście do Kolosan. Ojciec uczynił nas zdolnymi do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. Ten zwrot do udziału oznacza do roli. To jest rola i my musimy zostać przygotowani, by ją pełnić. Muszę być w pełni kompetentny, bo ja mam odgrywać tę rolę na wieki w ciele bożym, tak jak wszyscy inni. Słowo udział sprawia, że niektórzy myślą sobie, że to może dotyczyć materialnych dóbr, a to w ogóle nie tak. Jeśli faktycznie macie tu udział w dziedzictwie Boga, to wasz udział polega na roli bycia Bogiem, bo to On jest waszym dziedzictwem. Bóg jest wszystkim. Ja nie potrzebuję żadnych materialnych dóbr, potrzebuję jedynie stwarzającej mocy, którą to jest Bóg. I mogę stwarzać wszystko to, czego pragnę. Jeśli ja jestem stwarzającą mocą Boga, jeśli ja jestem mądrością Boga, mogę wówczas stworzyć wszystko to, co chcę na tym świecie. On przygotowuje nas wszystkich właśnie do tego, abyśmy mogli otrzymać ten Jego dar, dar, którym jest Jego moc i mądrość. Nie jestem w stanie powiedzieć wam, jak wspaniali naprawdę jesteście, jeśli porozmyślacie nad tym wszystkim samotnie, to przestaniecie odczuwać to, że jesteście mali. Nieważne, gdzie się urodziliście i gdzie dziś jesteście. Jeśli żyjecie na tej ziemi w uczuciu, że Bóg wybrał was do tej wiecznej roli w nowym świecie, w nowym ciele, które buduje z żywych kamieni. My wszyscy jesteśmy tymi żywymi kamieniami. Jesteśmy wszyscy Bogiem. Jeśli będziecie rozmyślać o tej cudownej nadziei, wiedząc, że On was przygotowuje i że nic nie może go przed tym powstrzymać, to nieważne, co musielibyście przeżyć, wy przyjmiecie to. Możecie przejść przez piekło i przyjmiecie to. Bo jak powiedział Paweł, nie uznaję dzisiejszych cierpień za warte porównania do chwały, jaka zostanie w nas objawiona. List do Rzymian. A co to za chwała? To sam Bóg. Więc jeśli to jest cierpieniem, to w porządku, cierpmy, bo któż z nas nie cierpiał? Możecie cierpieć nie fizycznie, ale choćby przez stratę tego kogoś, kogo kochaliście. To jest cierpienie. To coś, co postępuje i postępuje i wydaje się, że pochłania całe wasze serce. To jest cierpienie, które przygotowuje was do otrzymania tej chwały, jaką Bóg dla was przeznaczył. Może nie wydawać się to praktyczne, ale zapewniam was, że to najbardziej praktyczne, jak tylko się da, mógłbym mówić was dziś o tym, jak zdobyć lepszą pracę, jak zarobić więcej pieniędzy. O tym wszystkim. Ale czy nie wiecie, że to, co najbardziej praktyczne na tym świecie jest tym, co jest najgłębsze duchowo? Odkryjecie w swoim czasie, że to, co głęboko duchowe, jest jak najbardziej wysoce praktyczne. Bo gdy Wasz umysł odwróci się od próby, zostanie kimś wielkim w tym świecie i skieruje się na coś znacznie, znacznie wspanialszego, coś, co jest poza ludzkim wyobrażeniem, to wszystko poruszy się w Was. Wtedy zupełnie z znienacka poświęcicie temu swe serce, temu, co jest najszlachetniejszym ze stanów, i nieoczekiwanie zostaniecie wciągnięci w tamtą sferę. W momencie, gdy tam dotrzecie, wszystko bez ostrzeżenia odsłoni się w Was, ponieważ Wy znajdujecie się wtedy w tym miejscu, gdzie nagle wyłania się to wszystko, co zostało tam posadzone. Ale to wymaga tego całego czasu, aby przygotować Was do tego, byście zostali tam wciągnięci. I gdy już jesteście w tej sferze, to nie ma tam nic poza mocą Boga. Czujecie Go jako wiatr. Ten nieziemski wiatr. I słyszycie to. Wszystko objawia się w was. Wszystko. Od narodzin do zstąpienia gołębicy. Dlatego nie winiłbym nikogo, jeśli ktoś z was jest tu pierwszy raz i będzie się uśmiechał, czy będzie się śmiał, mając ubaw z tego, co mówię, niech tak będzie w porządku. Śmiejcie się. Bawcie się i miejcie się dobrze, ale obiecuję Wam, że Was też to spotka. Jeśli nie teraz, to już po tym, jak umrzecie. Bo Wy tak naprawdę nie umieracie, nic nie umiera. Zostaliście bowiem stworzeni przez żyjącego Boga. Wy jesteście tymi, których On umiłował. Nawet jeśli Wy kochaliście coś tylko przez chwilę, nawet jeśli to był tylko kwiat, to kochaliście. Ten moment miłości uczynił Was wieczną istotą, bowiem Bóg jest miłością i Wy kochacie. Dlatego proszę bardzo, śmiejcie się, jeśli chcecie, w porządku, ale po tym, jak uznają Was za martwych, to zostaniecie przywróceni do życia takiego jak tu i wciąż będziecie radzić sobie z problemami. Wówczas w tej dalekiej przyszłości przypomnijcie sobie. To, co słyszeliście kiedyś od jednego szaleńca, gdy mówił coś takiego dawno temu, pamięć powróci i usłyszycie, jak mówił coś podobnego do tego. Wtedy zbliżycie się do tej sfery w was, w której to wszystko wybucha. Będziecie wiedzieć, że ci z nowego pokolenia nie różnią się od tych ze starych pokoleń, że wszystkie ery są równe. Dzisiaj nie wykształcił się u nas żaden Szekspir, Ciekawy jestem, gdzie oni wszyscy są, bo ludzie myślą, że oni są oddaleni od dzisiejszego pokolenia. Gdzie jest dzisiejszy Szekspir? Gdzie współczesny Rafael? Ci wielcy artyści, gdzie oni wszyscy są? Cóż, dzisiaj brzdąkają na gitarach? Gdzie są współcześni Beethoven i Bach? Oni wyszli z tym ich bandżą. Dlatego tak naprawdę wszystkie epoki są równe i odpowiednie do tego, co wszyscy mamy wykonać na tym świecie. Żadne stulecie nie różni się od siebie, to tylko służy jako ludzkie przygotowania. Ten świat to świat, w którym trwa kształcenie w mroku, gdzie każdy jest przyosabiany do tego, by otrzymać dar, którym zostanie obdarowany przez Boga. Ten dar to nie jakiś wielki, ogromny zamek. To dar jego samego Bóg człowiekowi daje siebie, a Bóg jest wszystkim, dlatego człowiek otrzymuje wszystko. Człowiek wprowadza na ten świat wszystko, co miał i będzie miał. On wchodzi na ten świat niczym ogród, już obsiany i wyhodowany. Cały ten świat, w którym tu żyjemy, jest zbyt biedny, by wyprodukować choćby jedno ziarno, dlatego że rzeczywistością człowieka jest Jezus i rzeczywistością człowieka jest jego własna, cudowna ludzka wyobraźnia, którą jest sam Bóg. Tamto ciało zawiera w sobie wszystko w wieczności, zaś ten, zaś ten świat jedynie obrazuje to, co jest wewnątrz tamtego ciała, którym jest Bóg w człowieku. To ciało to Bóg w człowieku. Jego własna, cudowna ludzka wyobraźnia. Dziękuję za uwagę. Na następny wykład zapraszam na piątek 1 grudnia na godzinę 19:00.